Can I be your superhero? Cześć, minęła 21:30, a więc zaczynamy nasze cotygodniowe show Balkon 2x2 od kuchni. Mój dzisiejszy gość to aktor młodego pokolenia, którego mogliśmy oglądać w Kamieniach na Szaniec, a właśnie teraz w Listach do M. Panie i panowie, Kamień Szeptycki! Cześć! Piątka Kamień. Szanowanie. Cześć, piąteczka. Właśnie widzę, że udostępniasz u siebie. Tak, udostępniam. 21:30, udostępnione. Poszedł live. Tak, jest. 21:30, okej. Okay. Kamilu, bardzo miło mi, że czas znalazłeś, żeby się w mojej kuchni znaleźć. Słuchaj, zawsze. Bo wiem, że jesteś bardzo zapracowanym facetem, szczególnie teraz. Ale zaraz do tego przejdziemy. Czy patrząc po tym, co mamy na stole, masz pomysł, co to może być? Ja myślę, że będziemy pić wino. O, wino, wino. Słuchaj, wiem, że jesteś wielkim fanem piwa pszenicznego, więc to dla ciebie. Dziękuję, bardzo miło mi. Odstawię, wypijemy po nagraniu. Słuchaj, a wracając do tematu, co ja ci mogę powiedzieć? Ja myślę, że to będzie kura. Kura, dokładnie. Kochani, to będą skrzydełka. Skrzydełka piekielnie ostre, ale także połączone z miodem, czyli słodyczą. A także warzywa w formie frytek. Warzywa takie jak batat, jak marchew, jak korzeń pietruszki. Więc tutaj macie wszystkie składniki. Możecie sobie je przepisać, a jeżeli nie zdążycie, to Czerwiński 7 minut w moim programie macie dokładnie krok po kroku przepis, który możecie wykorzystać. Więc Kamilu, zabierzmy się za pracę. Tak. Poprosiłbym cię, abyś pomógł mi pokroić te warzywa w paski, a ja się w tym czasie zajmę kurczakiem. Więc... Słuchaj, to mają być płaskie paski? Płaskie, raczej płaskie. Jak na frytki kroić. Jak na fryty. Długie fryty, krótkie fryty. Długie fryty. Tu możemy postawić na naszego Waldinoxa na przykład brytwankę, do której będziemy wrzucać. Ja ci pomogę również je kroić. Tak, kroić je na kawałki. Co użyjemy do nich? Do nich użyjemy... O, super. Tak to ma być? Tak, bardzo... Użyjemy bardzo prostych rzeczy, takich jak oliwa z oliwek, jak przyprawy. A do skrzydełek będzie glazura. Co do tej glazury będzie? Do glazury będzie między innymi ketchup. Ketchup, miód, sosy przeróżne, czyli sos rybny, sos sojowy. Tak, również będzie do tego dany czosnek, jak zawsze, więc na razie kroimy. Jak kochani widzicie, to jest telewizja na żywo, to się wszystko może zdarzyć. Właśnie nam Lumix wysiadł, ale mamy jeszcze drugą kamerę, która nas cały czas nagrywa, a tu trwają prace, aby Lumix wrócił do żywych, a my sobie będziemy spokojnie kroić. Oprócz tego, co my tu mamy, także skrzydełka będą dane, więc... Ja tylko ostrzegam, że batat jest ciężki do pokrojenia. Tak, batat w ogóle jest ciężki do pokrojenia. Natomiast batat jest bardzo zdrowym ziemniakiem, tak? Jeszcze na cieńsze paski, ponieważ... Żeby nam się zrobiły w jednej... Dokładnie, w jednym momencie. Zawsze jak kroimy, ważne jest to, aby były jedne paski, aby nam właśnie się... Wszystko razem się zrobiło. Więc tak to wygląda. Kochani, w tej chwili mamy kamerę numer 3 nas nagrywa, ponieważ mamy mały problem techniczny. Tu koledzy walczą, aby go naprawić. Życie, telewizja na żywo. Kamil, powiedz mi. Słucham cię, kochany. No, jesteś aktorem młodego pokolenia. Tak można powiedzieć. Spokojnie. Więc powiedz mi, jak to jest, że... Jak się w ogóle czujesz jako aktor młodego pokolenia, który ma szansę grać u boku starych wyjadaczy, takich jak właśnie pan Zamachowski, jak Borys Szyc, jak Agnieszka Dygan. No bo grałeś teraz w Listach do M, które są właśnie w telewizji. Tak, tak. Co ja ci mogę powiedzieć? No jest to zawsze... Znaczy dla mnie to jest zawsze nauka. Bo ja lubię sobie podglądać ich, ale tak też nie nachalnie, żeby zobaczyć, wiesz, jak oni pracują w tym naszym zawodzie, wiesz, od kuchni. No. Właśnie. Tak tutaj, od kuchni właśnie. Dokładnie tak. I co? I zawsze jest to, ja lubię
wiesz, bardzo lubię w tej pracy to, że sobie tak ich podglądając po cichutku, wiesz, patrzę, kurczę, jakie oni mają rozwiązania, jak oni, wiesz, jak oni potrafią trudne sceny na przykład, wiesz, zagrać w taki sposób, żeby potem nie nosić sobie tej traumy jakieś, wiesz, przez następne miesiące. Czyli ty cały czas się uczysz? Kurczę, niezmiennie. Zresztą wiesz, jak jest. Wiesz, jak jest, że kurczę, twoją pasją jest kuchnia, tak. Myślę, gotowanie. Jesteśmy? Wróciliśmy. Kochani, szkoda, że tego nie widzicie, ale to jest takie połączenie, że po prostu tego czegoś jeszcze nie było tu w życiu, a to już jest drugi sezon programu, ale właśnie to jest telewizja na żywo. Słuchaj, tak to jest, jak mnie zapraszasz, wiesz. Tak, przychodzi Kamil, miłośnik kotów, zapalony wędkarz i się sypie dookoła cały sprzęt. Słuchaj, ja cię ostrzegałem, Szymek. Ty widziały gały, co brały. No widziały. Ale dobra, ale chyba już sobie poradziliśmy, wyszliśmy na prostą. Tak. Bataty mamy pokrojone. Cały czas równiutko. Jesteśmy na prostej, bo nawet kiedy ta kamera pada, mamy tu kolejne kamery, które mogą przejąć właśnie funkcję. Moi drodzy, my tu walczymy, więc tak, mamy warzywka już, można powiedzieć, że pokrojone. Ja jeszcze tu ostatniego batata pokroję. Bym cię poprosił, abyś tutaj dodał oliwy z oliwek. Słuchaj, ale mam je tak, wiesz, wysmarować. Tak. Ja skończę kroić tego batata, a ty tutaj... Tak fantazyjnie z góry poleję. I tak wszystko, chwilę, ręko... Nie wiem, ale wiesz... Musi być fantazja, finezja. Kurczę, a ja... Powiedz mi, Kamil, jak to jest? Czy to twoim marzeniem było zostać aktorem? Wiesz co, bardzo długo nie. W ogóle moja mama jest aktorką, więc ja się wychowałem gdzieś tam w dużym cudzysłowie w teatrze. Mhm. Więc jako dzieciak, wiesz, w takim wieku przedszkolnym, ja tam latałem po tych, wiesz, za kulisami i jakby chłonąłem to. A potem bardzo, bardzo daleko w sumie odszedłem od tego, bo zająłem się i sportem, i właśnie wędkarstwem. Zapalony wędkarz. Wędkarz zapalony, a przede wszystkim miłośnik kotów. Tak. Słuchaj, no właśnie z tym kotem to jest rzeczywiście taka sytuacja, że ja całe życie byłem psiarzem. Uwielbiałem psy, zawsze miałem minimum 2 psy w domu. A potem to bliżej, zazwyczaj... mikrofon ciebie ściągał, no. Okay. Tak, teraz możemy być blisko. I wiesz, i to właśnie zazwyczaj były jakieś takie znajdy, jakieś takie psy zostawione w lesie. Jakoś. I to były najwierniejsze, posłuchaj, psy. I zawsze miałem jakiś taki, wiesz, zawsze mi się wydawało, że te koty to takie, wiesz, jednak papryka swoją, węgierska, wiesz, wędzona. No to chodzi, słuchaj. Powiedz, pięknie pachnie. Jezu, uwielbiam. Tak? Więc zawsze mnie się wydawało, że pies jest taki wierny, a kot, wiesz, tak raczej swoimi ścieżkami i tak dalej. Ale słuchaj, zastanawialiśmy się teraz z dziewczyną, jakiego psa sobie wziąć, bo chcieliśmy zaadoptować. Adoptujesz? No tak, adopcja psa, dokładnie. Tak. I słuchaj, tak się zastanawialiśmy, nie wiedzieliśmy na co, znaczy wiesz, czy już jesteśmy gotowi, czy już, bo wiesz, tak, musieliśmy razem mieszkać, jeszcze chwilę poczekać. I tak przy tych rozważaniach na spacerze z dwoma psami, tak, znaleźliśmy nad Wisłą kotka, takiego, wiesz, 6-tygodniowego. Bo mieszka w Warszawie. Tak, już teraz obecnie tak. I słuchaj, i to kocie wyszło na Staffordshire Bull Terrier, nie wiem, czy ty widziałeś kiedyś takiego psa, to jest taki, wiesz, zbita masa mięsa, cudowne psy, po prostu to wspaniałe charaktery. Czym ty karmisz te zwierzęta? Słuchaj, to był pies pożyczony na spacer, bo wiem, także, ale... I słuchaj, i to kocie takie 6-tygodniowe wzięło, wyszło na nas w ogóle z jakiegoś śmietnika i pierwsze co, to się rzuciło do tego psa. I pies zaczął uciekać. Rozumiesz, to po prostu jakiś obłęd. Bo pies był pewnie zaskoczony. I ja mówię, okej, no chyba przepadliśmy. No to... i tak. Ja tylko przypomnę, że jeżeli macie jakieś pytania do Kamila bądź do mnie, więc je jak najbardziej zadawajcie, będziemy je czytać, moi drodzy. Już jest obraz, już jest dźwięk, wszystko wróciło do normy, jak wspomnieliśmy, telewizja na żywo swoimi się prawami rządzi. Tu mamy tak, oliwę z oliwek, sól, pieprz, paprykę węgierską i teraz to ląduje... Czy ja je dobrze wymasowałem? Idealnie, jeszcze teraz? Idealnie. Teraz to ląduje do pieca. Do pieca będziemy piec, w tym czasie możesz ręce umyć. Pięknie. Ja wstawię tylko do pieca i za chwilę zajmiemy się naszymi skrzydełkami. Ja tu przełożę, bo troszeczkę się wcześniej przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o kurczaka, bo kurczak się musi około 30-40 minut piec, więc my tutaj mamy już kurczaka, który się piecze. I teraz tak, co z tymi skrzydełkami robimy? Do miski, teraz ja sobie ręce ubrudzę może. No i do miski, troszeczkę oliwy z oliwek. O. Nie szkodzi. Mamy tu pod ręką, w końcu w kuchni jesteśmy, więc niczego nam na pewno nie zabraknie. I generalnie też dajemy sól, pieprz i będziemy je piec w piekarniku i przyrządzimy do nich glazurę. Glazurę, a także sos.
Dam troszeczkę jeszcze papryki czerwonej. A to jest ostra, łagodna? Łagodna, łagodna, wędzona papryka. Ale możemy też wersję ostrą zrobić. Można, można, można. I tak dalej. Wymieszam razem, wszystko razem wymieszamy. I teraz takie skrzydełka idą do pieca na około 30 minut. Okay. Ja stawię na bok, ponieważ mamy tutaj takie właśnie skrzydełka, które się już pieką w piekarniku. A w jakiej temperaturze się 180 stopni, około 30 minut. Czyli standardzik. Po 30 minutach wyjmujemy i zrobimy do nich glazurę. Więc teraz zrobimy sos. Sos, którego użyjemy i do batatów, i do frytek warzywnych, a także do kurczaka. Tu mamy jogurt grecki, gęsty. I teraz tak, do tego sosu proponuję dodać. Ja pokroję czosnek. Okay. Cię bym poprosił, abyś stał na tarce. Tu jest taka mała tarka była, jest. Skórkę cytryny. Damy jeszcze do tego kolendrę, którą za chwilę posiekam. Kamil, powiedz mi, jak z tymi listami dojem? Bo jednak teraz to jest temat bardzo aktualny, bo właśnie wszedł do kin listy dojem. Tak. No, jak to ten film? To trzecia część. Ty grasz po raz pierwszy w niej. Tak, tak. Po raz pierwszy zostałem tam zaproszony. Wiesz, ja tak wiesz, tylko 3 grosze dodałem. Ale rzeczywiście pamiętam, że to było po prostu cudowne spotkanie. Ja byłem w trakcie premiery wtedy, jakoś premierę oddawałem w teatrze. I mieliśmy nocne zdjęcia, ja przyjechałem chyba po całym dniu grania. W Arkadii? Tak, tak. I tam, a skąd ty wiesz tak dobrze? Rozpoznałeś miejsce? Bo mam kolegę, który jest statystą. I kiedy się zgadało, to się pytam się, czy na plan idzie. On mówi, nie, bo to w Arkadii kręcą w nocy. No, stać. Mówi, nie, ja tam absolutnie do Arkadii nie idę. No, dlatego skarżyłem, że Arkadia. Myśmy zaczęli gdzieś zdjęcia koło 24, ja wszedłem. Oczywiście skończyliśmy gdzieś koło 5, ale było cudownie. Z Agnieszką Dygan spędziłem przepiękny czas. Rzeczywiście wspaniała osoba. Słuchaj, tyle tej skórki. Wystarczy zupełnie. Kochani, ja tylko wam powiem, że możecie głosować pomiędzy, dowiedzmy się, czy jest więcej mięsożerców, czy wegetarian. Więc jeżeli jesteś mięsożercą, dajesz serduszko. Jeżeli wege, dajesz znak haha i możemy, kochani, głosować. Te relacje będą właśnie zliczane. Ja teraz tu dodaję, dziś tu się dzieją rzeczy, które się nigdy do tej pory jeszcze nie działy. No ale tak bywa. Dajemy czosnek. Dajemy czosnek i trzeba wymieszać. Mieszamy już? Tak, mieszamy. I już mieszamy. Jest pytanie od Karoliny. Karolina pyta. Kamil, jaką scenę najbardziej lubisz z listów do M? Moja ulubiona to Adamczyk z Lolkiem. Słuchaj, moja również. Zgraliśmy się idealnie. Idealnie, czyli idealnie żeśmy się zgrali. Ta sama scena. A właśnie... Jakie masz wrażenia po tym filmie? Nie wiem, warto na niego pójść, to jest taki czas świąteczny? Słuchaj, ja jestem wielkim zwolennikiem dobrego kina. Uważam, że to jest bardzo dobre kino. W tym oczywiście, to nie jest kino jakieś ambitne na głębokie rozkminy. To jest bardzo przyjemny film, na który warto pójść, zabrać dziewczynę, rodzinę, kota, psa, wszystkich, bo to jest film naprawdę, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym to jest bardzo mądry film, uważam. Mhm. Więc na teraz nic, tylko jutro kupować bilet. Jutro mamy już poniedziałek? Tak. Pięknie. W poniedziałek, tanie poniedziałki w kinie, zapraszamy. A jak nie, no to we wtorek. Jak nie, to można też w środę pójść. Albo w czwartek. Czyli każdego dnia generalnie. Tak. Więc zawsze warto pójść, bo jednak to jest plejada gwiazd. Ty, młody aktor... Kurczę, jaka tam jest wsada faktycznie, no. Tak, ty, młody aktor u boku najlepszych gwiazd, największych w tym kraju, no to myślę, że to jest dla ciebie kolendra świeża. Yeah. Myślę, że dla ciebie to jest zaszczyt, tak mi się wydaje. Tak, jak najbardziej. Wystąpić. Jak najbardziej. W każdym projekcie, jak wiesz, jednak człowiek siedzi w szkole przez te 4 lata. Bo ty coś tam wiesz, tak. Żeby jest... nie było, to z wykształcenia w tej chwili jesteś tak, aktorem. Tak, słuchaj, mam magistra sztuki, rozumiesz? Brawo. Kurde, mor, po prostu. Mamo, jestem tu. Słuchaj, i co ja ci mogę powiedzieć? Siedzisz w szkole przez te kilka lat, nie masz za bardzo, wiesz, takiej styczności zawodem i nagle wpadasz, wiesz, no, pracujesz. To jest jakby, tak. Ostatnio dopiero sobie uświadomiłem, że to jest moja praca. Ja zawsze traktowałem to jako, przyjemność, hobby, właśnie... ale jednocześnie, wiesz, no to jest bardzo trudna praca. No, na pewno wymagająca. Jest. Więc każde takie spotkanie z ludźmi, których dotychczas oglądałem tylko, wiesz, w telewizji, na ekranach kin, czy wiesz,
po prostu osoby jakieś nie, jakby, których, które trudno dosięgnąć, wiesz, nagle, tak, nagle oni są moimi partnerami. I to jest jakieś takie, z jednej strony... Schowam do lodówki, żeby się ściągnęło. O to chodzi. Z jednej strony to jest, wiesz, no niesamowity rozszerz, a z drugiej strony właśnie nie można gdzieś tam się dać temu zjeść, aha, że wiesz, żeby jednak, kurczę, coś tam zagrać w tej scenie, nie? Dokładnie. Zresztą powiem ci, że mam bardzo dobre wrażenia po aktorach, po pracy z takimi rzeczywiście wybitnymi aktorami. Mhm. Czasami się, wiesz, na tych plotkarskich portalach pojawiają jakieś takie informacje, że to są, wiesz, jacyś tacy fanfaranfom. Super ludzie. I to jest przede wszystkim. Ja to kocham w tym zawodzie, to jest spotkanie ze świetnymi ludźmi. Właśnie, ale jak to jest, ty taki młody aktor, do nich podchodzisz, mówisz, no tam panie Adamczyk, panie Szczyc i tak. No Szczyc jest młodym bardzo, mi daje się odmachowo. Przypomniałem sobie, grałem w lekarzach jeszcze. Właśnie, no, jak to jest? Słuchaj, no to jest po prostu, tam nie ma czasu na jakieś, wiesz, na tego typu jakieś takie niuanse, tylko po prostu wchodzisz, masz scenę do zagrania i ją grasz. Wiesz, o co chodzi. Rozumiem. Że jakby oni cię, bardzo to jest piękne, że nawet aktorzy z wieloletnim, wiesz, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem traktują cię jako swojego partnera. Czyli jednak uczy się od nich. No tak. Cały czas. To nie jest tak, że oni swoją wiedzę zamykają i nie, bo jesteś młody, bo nas wygryziesz z rynku za chwilę. No ale sam wiesz, jak to jest, Szymon. Zobacz, możesz się czegoś nauczyć na kursie, ale tak naprawdę gdzie się potem uczysz? W swojej kuchni, w pracy, tak, wiesz. I o to chodzi. No ja tak uważam, bo byłem w Masterchefie, że to było najlepsze 7 tygodni sztuki kulinarnej w ogóle ever w życiu i każdemu to serdecznie polecam, ponieważ no takiej wiedzy, jaką można tam zdobyć i od Magdy, i od Michela, i od Ani. No i spotkanie z super ludźmi. Tak, a przede wszystkim spotykasz się z pasjonatami, którzy uwielbiają gotować i w kółko o tym rozmawiamy. Jak ja mówię o gotowaniu moim znajomym, to oni wiesz, daj spokój, już cały czas to jest to samo, nie? A tam jednak zamykamy się wśród ludzi, którzy których to jara, nie? Tak. Którzy chcą cały czas, żeby to tak właśnie było. Kochani, ja tylko przypomnę, że serduszko mięsożerca, znaczek haha, to jest dla wegetarian vegan. Zobaczmy, czy więcej, kogo jest więcej u nas podczas tego programu. Sos mamy w lodówce, tak, warzywa w piekarniku, tak jest. Kurczak też w piekarniku już jest. Tak. Możemy zacząć robić sos. Tu mamy garnek Waldinoxa linia Rock, bardzo fajne garnki i bardzo wytrzymałe. Przede wszystkim długo utrzymuje temperaturę, więc możemy tutaj dodać składniki naszego sosu, czyli takiej glazury, którą będziemy za chwilę robić. Ja włączę delikatnie na 200 płytę indukcyjną i teraz po kolei możemy dodawać. Tu mam sos sojowy, tak, więc dajmy sos sojowy. Tu jest... Sos rybny, tak? Poga. Nie, to jest olej sezamowy. Tak. Olej sezamowy, dokładnie. Tu będzie sos rybny. Dokładnie, coś śmierdzi strasznie, ale smakuje doskonale. Tak jest. Tu damy sos rybny. Następnie damy miód. Miód, to bym cię poprosił, żebyś miód wyskrobał. Tutaj są łyżki. Ja zerknę, czy są pytania. Pozdrowienia cały czas lecą. Pozdrawiamy Jastrzębie Zdrój. Krystyna Olszewska pisze. Więc kochani, przypominam, serduszka mięsożercy. Ja też dam kilka serduszek, bo jestem mięsożercą. Marta pyta, czy nowy garnek? Tak, Marta, to nowy garnek z linii Rock. Od Waldinoxa oczywiście. Więc mogę wam go... Testuję go teraz, wiem, że już jest bardzo dobry. Dostałem kilka takich garnków, więc wszystkie garnki, patelnie linii Rock są teraz bardzo mocno przeze mnie testowane. Ale wiadomo, to jest dla amatorów i dla mistrzów kuchni. Co dalej? Damy czosnek. Tak, mam tu troszeczkę już posiekane. Ketchup damy. Więc ja się doszekam. Ile tego ketchupu, powiedz? Wszystko. Wszystko? Wszystko, tu, jest, no, tu są dwie łyżki dokładnie ketchupu, więc możemy dać zupełnie wszystko. Ja jeszcze posiekam czosnek. A w czym, Kamil, czujesz się lepiej? Czujesz, chciałbyś być, nie wiem, aktorem bardziej seriali, teatru, czy aktorem wielkiego ekranu, tak? Czyli no, aktorem, który gra w filmach, w kinie. Powiem ci, Szymek, że jako, nie wiem, ja mam takie podejście, że jako aktor chciałbym jakby uczestniczyć we wszystkim cały czas. Mm-hmm. To znaczy, wiesz, i zagrać w dobrym serialu, i zagrać w dobrym filmie, i zagrać w dobrym spektaklu. I staram się, wiesz, na razie mi się to udaje jakoś tak łączyć. I jestem z tego bardzo, wiesz, zadowolony, że i wskakuję na szybkie, wiesz, projekty teatralne, no bo jednak bycie na etacie w teatrze jest dość czasochłonne. Mhm. Ale wiesz, wtedy staram się i być w teatrze, próby, tak, i być w teatrze. Papryka ostra. Jest w końcu, ostro. Papryka ostra, będzie ostro.
I wiesz, i do serialu, i staram się robić teledyski, i krótkie metraże. A jak robisz teledyski? Słuchaj, ostatnio tutaj zresztą ze swoją sąsiadką, tak dokładnie, robiliśmy świetny teledysk. Na razie to jeszcze tajemnica, bo dopiero była premiera, ale jeszcze... Nieoficjalna? Tak, jeszcze nieoficjalna, więc bądźmy w kontakcie, to się zaraz wydarzy. Myślę, że to naprawdę zgrabnie wyszło, bo ja niestety nie mogłem być. Daje pieprz, ale nie daje soli, bo daliśmy sos sojowy i sos rybny. Które są po prostu słonymi bardzo sosami. Oui. Więc teraz wymieszamy. To się chwilę musiałem zagotować. Za chwilę wyjmę z piekarnika kurczaka, którego właśnie posmarujemy tą glazurą i wstawimy na 15 minut, aby nam się... A jak fryty? Właśnie fryty chcę wyciągnąć. Fryty chcę wyciągnąć, tu mam łapkę, aby je przemieszać. Bardzo słusznie. Aby je przemieszać. Uwaga, wyciągamy, pomału się już pieką nam. Mało się nam pieką. One około 20-30 minut powinny być w piekarniku. Tu mamy... Trzeba włączyć. To będzie pstrykało. Odłożymy. Kamil, tu jest do Ciebie pytanie. Pyta Marta, więc przeczytaj. Marta, Kamil, jakbyś dostał propozycję w programie Twoja twarz brzmi znajomo, zgodziłbyś się? Nie wiem, nie dostałem, więc wiesz, jak dostanę... To śpiewasz? No jak? Pewnie, że śpiewam. Na razie wiesz. No to śpiewaj. Na razie głównie w domu. No to... Prosimy, żebyś nam coś zaśpiewał. Co śpiewa Kamil? To jest dobre pytanie. Kamil, opowiedz coś o lekarzach na starty, jakaś anegdotka, czy też Filip. Filip! To mój znajomy dobry, który grał ze mną, wiesz, w lekarzach na starty. Teraz właśnie skończyliśmy projekt, wiesz? Aha, dla Telewizji Puls. Tak, dla Telewizji Puls, pierwsza ich produkcja. 3,5 miesiąca żeśmy to robili. No i powiem Ci, no liczę powolutku na drugi sezon, bo to wiesz, już poszły wszystkie odcinki i teraz byśmy... Jakaś anegdotka. Filip, Ty jesteś jedną wielką anegdotką z lekarzy na start. Ja nie widzę, kto to jest. Filip jest aktorem również? Filip jest aktorem, jest bardzo zdolnym aktorem młodego pokolenia, z hollywoodzką urodą. Więc nic, tylko brać go do projektów i wiesz, i grać. Bo to się samo robi. Czy ja, ale co, wracając do tego pytania od Marty, czy ja bym się zgodził? No wiesz, no nie wiem, muszę najpierw dostać propozycję, wtedy będę rozważał. Zobaczę, jak to jest czasem i wiesz, ale myślę, że podjąłbym się. Ja lubię takie wyzwania. Czyli jesteś otwarty na wszelkie propozycje i rzeczywiście to daje Ci przyjemność. Słuchaj, próbować, wiesz jak jest, a Ty nie lubisz, wiesz, próbować? Lubię cały czas. Lubię cały czas próbować, tu mieszam ten nasz sos. Do naszych frytek na pewno będziecie potrzebować czegoś takiego jak ser. Więc mamy tutaj ser. A to jest, co to jest za ser, powiedz? To jest ser włoski, z miękkich, z twardych serów. Nie jest to parmezan. Natomiast bardzo dobry ser. Prosiłbym Cię, abyś troszkę go starł. Tu jest tarka. Zobacz, jak Ty jesteś przygotowany. Tak. Pięknie. I jeszcze damy do... Tak na grubo mówisz? Tak, na grubo. Jeszcze damy do frytek, które się pieką, między innymi pietruszkę, którą tutaj, natkę pietruszki, którą też ja posiekam, już za sekundkę. A czujesz się lepiej w komedii, nie wiem, w dramacie, wiesz co, horror ja może? Ja też... No, a zdarzyło też mi się. Tak, wiesz, słuchaj. Bo horror to jest taki, wielu moich znajomych ogląda, a w Polsce się tego w ogóle nie kręci, prawda? Nie. Czyli polskie kino, jeżeli chodzi o horror, to jest horror. Ale ostatnio, słuchaj, pracowałem właśnie przy tych lekarzach na start, pracowałem z reżyserem, który zrobił horror, który w głównej roli z właśnie Borysem Szycem. O! Słuchaj, więc to była polska produkcja horroru. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź na Twoje pytanie, to jednak wiesz, no ja staram się trzymać dalej tego, że próbuję, wiesz, próbuję wszystkiego. Czyli i jakby nie chcę się zamykać na razie, wiesz, w jednym. Bo ja mam takie wrażenie, że polskie kino to chyba głównie komedie romantyczne, prawda? Komedie dramatyczne i dramat. To są dwa kategorie. Tak, w tym jesteśmy mocni. Tak, który kręcimy i okazuje się, że komedie romantyczne to mamy tam, nie wiem, Listy do M, Drugi Weekend, 2 miliony, tak? No i jeszcze filmy Pana Wegi. No to też... No plus do tego oczywiście całe kino Wojciecha Smarzowskiego. Tak, Smarzowski. Wiesz. Ostatnio też rozmawialiśmy o tym, że bardzo dobrze u nas się trzyma krótki metraż. I to, co ostatnio wygrywamy na tych, wiesz, naprawdę na światowych festiwalach, młodzi ludzie tuż po studiach albo nawet w trakcie są, wiesz, tak ambitni i tak zdolni, że ich filmy zajmują czołowe miejsca na festiwalach i na świecie. Tyle sera zupełnie wystarczy. Chyba, że lubisz dużo sera. Lubię dużo sera, ale w porządku, odrobinkę jeszcze. To trzy. A powiedz mi, Kamil, gotujesz? Uwielbiam. Uwielbiam, natomiast powiem Ci... To mów, co najbardziej lubisz gotować? Co jest Twoim konikiem w kuchni? Zdziwić się odpowiedź, że gotuję wszystko? No nie, no bo też gotuję wszystko. Ostatnio zabrałem się za sushi, słuchaj. O! Więc jak by Ci chciałem rolować.
Ręki? Z czym robiłeś? Powiem ci, ja jestem zwolennikiem wielkim węgorza. Natomiast węgorz jednak jest, kurczę, wymagającą rybą odrobinę. No. Ale powiem ci, że ja uwielbiam gotować. Myślę, że wino też ci zasugerowała, że lubię sobie, wiesz... Ja to zabiorę, potrzebuję z lampką wina pogotować. Mhm. Natomiast słuchaj, ja w ogóle nie ten, nie mieszczę się w ramach przepisów, wiesz? No to bardzo dobrze. Kilkukrotnie próbowałem, wielokrotnie próbowałem, wiesz, jednak zrobić zgodnie z przepisem, wszystko od A nie do Z. Nie wchodziło. I nie. Jakby wiesz, wolę przeczytać przepis, a potem, wiesz, wolne... Kurczak jest gorący. I teraz posmarujemy go tą glazurą. Ja tu przedstawię warzywa, żeby były wyżej. Słuchaj, chcę ci pomóc. Prosiłbym cię, abyś teraz łyżką delikatnie polał wszystkie skrzydełka z kurczaka, a ja warzywa przedstawię... Słuchaj, mogę zdjąć garnek na moment. Oczywiście tak, możesz spokojnie zdjąć garnek. Ja tu warzywa przestawię, aby się szybciej nam piekły. I start. I w tym czasie tą glazurą, którą chwilę podgotowaliśmy, właśnie smarujemy teraz warzywa. A, tu pyka. Wyłączymy. Zerkam, kochani, na wasze pytania. O, piszą, że rządzą mięsożercy 95% do 5, ale cały czas można głosować. Ja daję serduszko na mięsożercę, bo nim właśnie jestem. To miało znać wege. Dobra, czyli my z ha, ha, ha. W twoim imieniu klikam na ha, ha i to właśnie jest, że głosujesz na tak, i robię to wege. Właśnie smarując skrzydełka. Bo... Pyta Marta. Tak. A ja dalej nie dostałam odpowiedzi na pytanie. Jakie jest twoje najlepsze danie w czasie świąt Bożego Narodzenia, Kamil? Czy jest to karp, czy może kutia, czy może uszka i barszcz? Zdecydowanie uszka i barszcz. Słuchaj, czyli moja mama jest mistrzynią kuchni, uważam. Bo ty pochodzisz z Wrocławia? Ja jestem z Wrocławia, tak. Co prawda... Macie jakieś takie danie we Wrocławiu typowo świąteczne, regionalne, a może u ciebie w domu było? Wiesz co, nie, ale natomiast powiem ci, że moja mama bardzo często wspomina... I jeszcze przesmarować możemy to, czy wiesz, cały ten sos zużyć. No to pięknie. Słuchaj, moja mama wspomina, że ponieważ we Wrocławiu jest masa ludzi, którzy w ramach wojennych działań zostali przesiedleni z okolicy Lwowa i tak dalej, tak. Że był u niej taki przesąd i jeszcze to jej ojciec praktykował, że jak się kończyła powoli Wigilia, brał kutię, która została, wychodził na zewnątrz, na ganek i wyrzucał resztkę kutii do góry, pod jakiś balkon. Jeżeli kutia się przylepia, to znaczy, że będzie dobry rok. Tak? I słuchaj, to ci mogę powiedzieć, że... A co na to, sąsiad? I to jest kolejne pytanie właśnie. Więc tak, nie mamy jakiegoś chyba ale takiego bardzo, naszego regionalnego. Ale ciekawy przesąd, prawda? Kurczę, i zaraz, że to poginęło gdzieś tam. Chociaż z drugiej strony, wiesz, rzucanie jedzeniem, jakby w ramach jakichś tam przesądów. Proszę bardzo. Okej, i teraz te właśnie skrzydełka z kurczaka z tą glazurą idą do piekarnika. Znowu, na 15 minut. Na około 15 minut. W tym czasie powinny nam warzywa już być gotowe do podania. O, tu się nie mieści. Więc chwila. A, musisz przełożyć wyżej warzywka. Tak, muszę przełożyć warzywka wyżej. Poczekaj, przytrzymać coś? Jest gorące? Nie, gorące sobie poradzę, Kamil. Spokojnie, zerknij na telefon, czy są jakieś pytania. Pytania! A ja w tym czasie przełożę. Angelika pyta, co mogę zrobić, aby być dobrym aktorem? No słuchaj, no zasadniczo polecałbym pójście do szkoły, ale to też nie jest... A ciężko się dostać do szkoły? No niełatwo. No, jakie trzeba mieć predyspozycje? To znaczy... Czy może Angelikę to interesuje właśnie? Co zrobić, żeby się dostać do szkoły aktorskiej? Słuchaj, tych szkół jest kilka w Polsce, bo oprócz tego są teraz takie studia jakieś przy teatrach powstają, rzeczywiście jest tego coraz więcej, natomiast takich szkół jest kilka, czyli państwowych. Jakie szkoły możesz polecić? No wiesz co, no to są główne filie, czyli wiesz, Warszawa, Łódź, Kraków, filia we Wrocławiu, wiesz, do tego jest taneczna, czy tam szkoła aktorska połączona jeszcze z zajęciami tanecznymi, to jest Bytom, to jest Wydział Tańca. I wiesz, jest tego kilka, natomiast zawsze dobrze sobie pojechać na konsultacje, które są organizowane jakoś tak chyba cotygodniowo w każdej ze szkół. I to tam, jest otwarte dla wszystkich? Tak, to jest otwarte dla wszystkich. Tam czasami są zapisy. Jest to bezpłatne w większości szkół.
Nie słyszałem, żeby było. Nie, chyba jest może jedna szkoła, gdzie tam się pobierają jakąś drobną opłatę. Wtedy się tam jedzie i tam się dostaje pełen pakiet informacji na temat tego, co należy przygotować na egzamin, ilu jest chętnych, co zrobić, żeby poprawić pewne rzeczy u siebie, które mogłyby się przydać w egzaminie. Bo egzamin rzeczywiście, na egzamin przychodzi około 1300 osób. A na czym polega egzamin do szkoły teatralnej? Wiesz co, tam jest, właściwie to tam się przygotowuje kilkanaście tekstów różnych, bo to jest i proza polska, i jakaś zagraniczna, i piosenka, wiersz klasyczny, wiersz współczesny, więc tego jest, trochę tych tekstów jest. Należy przygotować też taniec jakiś ludowy, jakąś piosenkę, już nie pamiętam. W każdym Czyli razie tego trochę bardzo, jest. Bardzo... Wiesz co? Wszechstronnym? Na pewno należałoby się przygotować, natomiast powiem ci, że ja poszedłem trochę tak z biegu. Jak to aktorskie dziecko, wiesz, z biegu poszedłem i mówię, a ja jestem odpowiedziałem sobie na jedno ważne pytanie w życiu, co ja lubię robić. Tak. I poszedłem tam może nawet lepiej, wiesz, bo jakbym się dowiedział, że ludzie tam rzeczywiście próbują i próbują, a ja poszedłem tak, wiesz, w sumie z ulicy i oni widzieli, że może nie do końca, wiesz, rozumiem, o co tam we wszystkim chodzi. Ale zobaczyli, że ja bardzo chcę, no i coś tam zobaczyli. A ciężko jest się utrzymać w takiej szkole? Znaczy, na start powiedzmy jest. Słuchaj, jak masz 1300 osób chętnych przystępujących na przykład do egzaminu, a dostaje się 20, no to potem już jest raczej łatwiej, nie? Ale rzeczywiście, jeżeli się bardzo chce, to ja jestem na przykład żywym przykładem na to, że jak się bardzo chce i się pokaże tym ludziom, że się chce i ma się jakieś tam odrobinę nawet predyspozycje, no to wszystko jest możliwe. Czyli po prostu, ktoś tu dzwoni wszystko, po prostu warto jest spróbować swoich sił. A jak najbardziej, zawsze warto. Jest i za marzeniami. No i oczywiście, no jeżeli ktoś chciałby być, tak jak dziewczyna, która pytała się, chciałby być aktorem, to rzeczywiście warto jest w tym wziąć udział. Jak najbardziej. Zawsze. W ogóle wiesz, no Szymek, no przecież sam wiesz najlepiej, że... Wiem. Próbować cały czas. Marzenia spełniać. A jak? Jest kolejne pytanie. Kamilu, może nie o gotowaniu, ale jaka najlepiej podoba ci się zabawa dzieciństwa? O, to ciekawe pytanie. Słuchaj, no ja jeszcze nie wiem, jak to teraz wygląda dzieciństwo. Snowboard, bo słuchaj, mówię, że snowboard. Tak, no zresztą wiesz. Bandana jest, wiesz, od wielu lat ta sama. Ja z dzieciństwa, słuchaj, ja jeszcze odbyłem takie dzieciństwo, gdzie myśmy robili łuki, strzały, nie wiem jak to teraz wygląda. Ja też, że teraz... budowało się bazy, podchody, wiesz, bandy były na rowerach. Powiem ci, że ja, i to można zapytać wszystkich moich znajomych, ja chyba najbardziej lubiłem się wspinać na drzewa. No gdziekolwiek jest, no nawet już drzewo? Tak wiesz, patrzyłem, czy to by miał dźwignię. Więc gdzie tylko wiesz, jestem, gdzie tylko wiesz, wypatrzę coś, to momentalnie wiesz. Skakuje chyba to. To powiedz mi, co teraz po tych listach do M, na czym pracujesz, nad jakimi projektami? No mamy lekarzy, tak? Słuchaj, tak, skończyliśmy lekarzy na start, 52 odcinki w 3,5 miesiąca, no więc... No to rzeźnia niesamowita. No było ostro. Na razie musiałem chwilę odpocząć, przeprowadzałem się, wiesz, ogarniałem mieszkanko, więc na spokojnie. Czyli teraz... mieszkam w Warszawie. Tak, tak. Ja zerknę, jak to nasze warzywa. No. Tylko zmieniłem mieszkanie, więc trzeba było to, wiesz, no i dałem sobie chwilę luzu, bo rzeczywiście to 3,5 miesiąca dało mi nieźle w kość. Ciężka praca. Tak, a teraz się szykują powolutku już nowe wyzwania, nowe rzeczy i powoli trzeba wrócić. A jak to jest z tym twoim wędkarstwem? Skąd to się wzięło? No bo to jest napisane wędkarz, miłość no, a ja oczywiście, że miłość i wędkarz. Większość znajomych się ze mnie śmieje? Nie, ja będę bronił tego, wędkarz to jest spoko. Ale nie, naprawdę lubię, wiesz co, ja siebie w ogóle nie widzę. Mnie w ogóle jakby nie do końca wchodzi to, żeby złowić rybkę. To jest dla mnie mój sposób na jakiś rodzaj medytacji, wiesz? Że to jest taki moment, gdzie ja po prostu biorę wędkę, mogę, wiesz, po prostu zarzucić i siedzę. Spokój. Zazwyczaj nic mi nie weźmie, bo to wiesz. No tak. I zresztą też nie zabieram rybek, jak już coś się tam nawinie, to buziaczek ja do wody. Powiem ci, że ja może dwa razy byłem właśnie na wędkach. No nie, to nie dla mnie, za spokojnie, za cicho, ale do czego zmierzam? Spotkałem kiedyś trzech panów, którzy przyjechali na Mazury, no i mieli samochód, mnóstwo wędek, sprzęt naprawdę widać, że bardzo, bardzo drogi. I generalnie całe 3 dni gaz. Tak. No i ja się ich tak... Ale słuchaj, do czego ty zmierzasz? Do czego zmierzam?
I ja się ich pytam, panowie, mówię, ale jak to jest? Mówię, no przecież wędek tyle nabraliście, no tych ryb nie łowicie tylko z tego namiotu i do namiotu. Tak. A on mówi, proszę pana, jak pan będzie 30 lat w małżeństwie, to pan zrozumie, czym jest łowienie ryb. Ja mówię, no ale teraz skąd te ryby? On mówi, ja tutaj za rogiem jest staw, będziemy wracać, to kupimy ryby, do domu wrócimy. Więc może tak to będzie. Kochani, zerkam na pytania jeszcze. Jak ma na imię twój kotek? Nasza. Nazwaliśmy ją Nasza. Nie Nasza, tylko ona jest Nasza. Nie, nie, nie. Znaczy ten kotek to Nasza. To jest ona, więc to jest Nasza. Uważam, że to... Poza tym afirmujemy pozytywnie rzeczywistość, wołając dobra Nasza, jak coś zrobi. Rozumiesz, wiesz, dobra Nasza. Jest, słuchaj, ten kot lepiej aportuje niż nie jeden mój pies. To jest jakiś obłęd. A opowiadałeś mi jeszcze, jak do mnie przyszedłeś, że ostatnio jadłeś potrawę kuchni pięciu przemian. Dokładnie. Tak. No właśnie. I jak to jest ta kuchnia dzisiaj? Słuchaj, no to jest kuchnia, która dla mnie jeszcze jest wielką zagadką. Aha, czy domyśl, że jej nie stosujesz? Wiesz co, moja dziewczyna, bo to jej mama jest wybitną specjalistką w tej dziedzinie. I moja dziewczyna rzeczywiście od czasu do czasu gotuje coś według tych pięciu przemian. To jest na początku odrobinę upierdliwe, bo trzeba wiedzieć, co z czym zmieszać. I w którym momencie. Natomiast rzeczywiście to jedzenie zachowuje i smak, i walory jakieś tam przede wszystkim odżywcze dla nas. Tak. I rzeczywiście jak zjem sobie taką jedną zupę, no to wiesz, wióra cały dzień. Jak po jerbie. A właśnie, jak po jerbie, tak jak tu nasz Adamus. A jak? Adamus i miecz for you. Stary jerbowy. Tak, tu był u mnie i ciągnął tą jerbę. I no. Też mnie zachęcał, mówi Szymek, pij jerbę. Co, ja to rozważałem, ale stwierdziłem, że jak teraz o 21:30 to czas na jerbę, to do czwartej. Długo tak trzyma? Ojejku, pięknie, ale wiesz, nie tak na sztywno, tylko właśnie delikatnie. Natomiast ja się gdzieś tam śmieję, bo rzeczywiście nie ma problemu z zaśnięciem po jerbie, paradoksalnie. Natomiast daje takiego, wiesz, fajnego szmyrgla. No widzisz, rano wypiłem. No i rano do pory trzyma. I jedziemy. Ja już zerkam, co się dzieje w piekarniku. Także myślę, że już skrzydełka mogą być gotowe i już są skrzydełka gotowe. Wyglądają pięknie. Ja tu zabiorę tylko telefon. Czekaj, wezmę nóż. Zobaczcie, jak te skrzydełka wyglądają. A pachną jeszcze lepiej. Więc pomału możemy danie wykładać. O, mam tu szczypce, więc piekarnik jak zwykle dzwoni. Po kolei wyłożę skrzydełko. Jakbyśmy bliżej tak, padać, tak, byłoby tak, super. No właśnie. Praca wspólna jednak to jest podstawa. A jak, Szymek? O, słuchaj. Żyją jeszcze. Tak, tak. Słuchaj, a powiedz mi, czy jest jakaś książka o układaniu potraw, bo to jedyne, co mi nie wychodzi. Wiem, że jest kurs, na przykład na kurs idę w przyszłą sobotę właśnie z układania potraw. Ty, to może się z tobą zabiorę. Więc możesz się ze mną zabrać, bo drugi talerzyk bym poprosił. Bo to jedyne, do czego bym miał jeszcze do siebie. Wiesz co, tak, kurs. Zawsze się śmieliśmy w Masterchefie, że co nie dosmakuje, to do wygląda. Chodzi o to, żeby ładnie ułożyć danie, ponieważ jak wiesz, może smak się nie obroni, ale wygląd już tak. Okej, okay. Teraz sięgnę po warzywa. Mogę schować, żeby się grzały nasze kurczaki. Przełożymy. Wiesz co, no to jest cała sztuka układania. Ja naprawdę bardzo osobiście zazdroszczę osobom, które mają w sobie takie zmysł. Naturalny właśnie, dar. Taki dar właśnie, czy można powiedzieć wręcz taki artystyczny, że potrafią tu dać kwiatuszek, tu listek, tutaj kilka kropelek i to żyje własnym zupełnie... Jak obraz, nie? Jak obraz, własnym zupełnie życiem. Weźmy... No właśnie. Chodzi. I to jest właśnie na żywo. To jest ja go ostrzegałem. To jest... Ja go ostrzegałem, mówię, Szymek, zastanów się dwa pomogę razy. Pomogę ci. To jest właśnie na żywo, tego czegoś jeszcze nie było u nas w programie. Więc zbiorę to po prostu i zamknę. Tak. Dzisiaj jest dzień, w którym dzieją się wszystkie rzeczy, które się do tej pory nigdy w życiu nie wydarzyły. Ja ostrzegałem. Damy do warzyw parmezan. Słuchaj, ale to bardzo przypomina moje gotowanie, wiesz? I damy. No jeszcze nie było, żebym był w marchewkach. Ale to właśnie, kochani, to jest najpiękniejsze w gotowaniu na żywo, że wszystko się zdarzyć może. I teraz wymieszamy. Zaraz nam się ser rozpuści. Jeszcze połączy warzywa. Więc... To też fajna alternatywa dla frytek zwykłych dzielniczanych. Tak, dokładnie. Wystarczy tylko je bardzo mocno upiec, że tak powiem, czy usmażyć. Wydaje mi się, że... Podaję. Tak. Jakbyś mógł mi podać, byłoby cudownie. O, rzucimy kilka frytek. No jeszcze nigdy mi z rąk tu nic nie wypadło. Zawsze musi być pierwszy raz. Okej, okay, poproszę o drugi talerz. Pyk.
Poproszę o drugi talerz. Ja powiem szczerze, skupił się dzisiaj na skrzydełkach, bo to, co najlepiej wypieczone na podłodze, namumknęło. Już podaję sos, tylko to przełożę. O. Yeah. Więc po prostu kuchnia żyje swoim życiem. Kuchnia pełna niespodzianek. O właśnie, tylko wyłącznie z Kamilem kuchnia pełna. Szymon Czerwiński, kuchnia. Kamil Szczepnicki, znowu w kuchni, tak. Znowu w akcji. Jeżeli czegoś się nie naspieprzyliśmy, to zrobimy. Nie, ale powiem Ci, że tak między Bogiem a prawdą, to co nam się tutaj wydarzyło na tych talerzach, no to mnie już sienianki pracują. Tak, pracują. Jeszcze mamy tego sos, możemy sobie tu wyłożyć trochę sosu. Artystycznie nie wyszło. O, mamy sos na bazie właśnie kolendry i jogurtu greckiego. Sos zawsze tu pod ręką będzie. Cytryny. To jest tak. Dla mnie nowum, powiem Ci. Użycie skórki cytryny? Tak, ale w takim sosie. Ale myślę, że może być, wiesz. Jeden talerz. Myślę, że to może być to. Proszę bardzo. Dziękuję Panu uprzejmie. Jeżeli nóż będzie potrzebny, to również. Ja się ukryję, chwyteczkę, dziękuję. Generalnie rzecz biorąc, powinniśmy to w rękę tu chwycić, jak... Tak to powinniśmy chyba zrobić, normalnie. Ale to jest chyba jeszcze turbo gorące, co? To jest tak, to jest turbo gorące, więc może spróbujmy kurczaka. Jak z tym sosem? Kurczak jest delikatny. Słuchaj, widzę. A ten sos może też być do frytek? Może być, jak najbardziej. Ja teraz sobie zacznę od frytełki. Uwaga, pyk. O to chodzi. To jest to. To są w ogóle skrzydełka z kurcząt. Ostre, ale i słodkie. Połączenie dwóch smaków. Piekielnie ostre, ale też sos, który daliśmy, sos Hoisini. Jest to japoński sos, który ma w sobie między innymi suszone śliwki, które też swój smak. A to może być fajne. Oczywiście oddają do marynaty. I czosnek. Okej. Okay. Bo ja Ci nie mówiłem, że jak dość rzadko jem mięso, ale... Ale widzę, że chyba mięsożercy u nas wygrywają. No właśnie, jak tam jest? Patrzymy już na głosowanie. Zaraz nam się pojawi, czy więcej było mięsożerców, czy więcej było osób, które wybrały haha, czyli wybrały wege. Więc na razie jeszcze tutaj nie widzę. Nie widzę na razie jeszcze, ile jest procent do ilu. O, już mam. 92% głosuje na mięsożerców, a 8% na wegetarian, czy wege. Więc cały czas wszystko, kochani, w waszych rękach. Możecie zmienić tym ha-ha-ha guzikiem. I jeszcze nie wszystko przesądzone. Ja klikam za Kamila właśnie, ha-ha-ha, ponieważ to się wszystko zlicza. Jak w ogóle? Rewelacja. Połączenie. Widzisz, jak szybko można zrobić coś dobrego? O, wszyscy piszą mięsożercy razem. Górą. Kurczak delikatny, fajny, słodki, ale i ostry, czyli połączenie dwóch fajnych składników. Sosik jak? Ja podkradam ten patent. Skórka cytryny. Cudo. Do tego cudo. Trochę czosnku, kolendra, jogurt naturalny. Ale jestem też wielkim fanem, powiem Ci, tych frytek. Pietruszka, batat, marchewka, proste. Do tego ser, na przykład parmezan, bądź inny twardy ser włoski, skórka z natka pietruszki. Moment, masz porobione. Co troszkę sobie miejsca między frytkami. A tu przyjdzie ekipa sprzątająca, czerwiński serwis i posprząta. Kamilu, jak w ogóle oceniasz danie? Słuchaj, jak dla mnie, to jest super patent na deszczowe dni. Jutro nam się zapowiada pluszka delikatna. Bo dostaniesz do domu, mamy całą blachę. Frytek i kurczaka. Yeah. Ale powiem Ci, na pewno patent z frytkami z warzyw. Warzyw. Zdobył moje serce. Zdrowe. Jest super. Zdrowe, więc jakby 8% wegan i wegetarian, to jest dla Was strzał. Natomiast mięso... Dla mięso rzęsów. To ja sobie jeszcze po prostu odrobinkę, dobra, tutaj. Kamilu, to skończymy za chwilę, bo ja chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować. Tradycją w programie jest, że każdy gość mojego programu otrzymuje bezę Czerwińskiego, więc taka beza będzie na Twoje ręce. Poprosimy tylko o zdjęcie. Już nam... Proszę. Będę płakał. Tak. Zdjęcie na lodówkę Sławy. Ania zrobi nam zdjęcie. Okay. Dziękuję bardzo.
Słuchaj, jesteśmy pewni, że chcemy ją nosić dzisiaj? Tak. Może ją postawmy, co? Dobrze, a właśnie. Jest piękna. Ja też uważam, bo dzisiaj nam wszystko z rąk leci. No i oczywiście u nas programy sprawiają prezenty, więc fartuch od partnera programu, od marki Valdinox. Fartuch Valdinoxa dla Ciebie, jego na pewno nikt Ci nie kuchnia. Zabierze. Nowa kuchnia w nowym mieszkanku nadciąga. Wszystko nowe. Dziękuję Ci, kochany, bardzo. Więc to dla Ciebie są prezenty. Ja jeszcze zerkam, czy są jakieś pytania, moi drodzy, do Kamila. Jeżeli są, to jest ostatnia sekunda, żeby zabrać. Dobrze, moi drodzy. Ja Wam dziękuję również dzisiaj serdecznie. Jak widzicie, dziś kuchnia Kamila i Szymona, kuchnia pełna niespodzianek. Hell's Kitchen to przy nas dziecinnej gry. Wydarzyło się wszystko, co się nie miało prawa wydarzyć, ale to jest piękne w telewizji na żywo, tak, że naprawdę wszystko się może wydarzyć. Już za tydzień balkon 2-2 od kuchni. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Jo. Możemy teraz jeść. Yeah! Kurczaki. Kurczaki najlepsze.